W tym odcinku przetestujemy sobie Tegera Tatofest. Tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie firmę Sto Tiger. Informacje, że jest to energy drink. Nazwa jest to Tatofest. Napisany smak jest to lici. Skład produktu. Wartość odżywczą. Informacja, że produkt się przetwarza, żeby po wypiciu tą puszkę wyrzucić. Pojemność jest to pół litra. Kod kreskowy. I datę końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia i nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, ma on taki biały kolor. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. Ja tutaj wyczuwam grejpfruta, który nie jest zbyt gorzki, w połączeniu z pomarańczą. Uważam, że to połączenie jest jak najbardziej dobre. Tutaj macie, cena jest to 4,99. A przy zakupie dwóch sztuk, sztuka wychodzi po 3,80. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć, że ma przyjemny grejpfrutowy smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 7 na 10, ponieważ jest w porządku. I na dzisiaj to koniec i pa pa!